Podobno, żeby być dobrym lotnikiem, nie trzeba być dobrym człowiekiem. Ale warto. Wtedy można stworzyć piękne zjawisko. Wspólnotę, jaką jest aeroklub. Bo aeroklub to ludzie. Dla niektórych to drugi dom, dla niektórych pierwszy. Wielki, otwarty i romantyczny. Dom z niebieskim dachem. Krok pierwszy, świadomość wspólnoty. Aeroklubowy kubeczek. Jaki super. A to dla ciebie do kawy. Jest ceramiczny kubeczek. Ceramiczny, dosyć. To pana czapeczka na chłodne dni, bo idzie jesień. Czapeczka, już jest jesień. Tak. Duch aeroklubu warszawskiego nie jest ani stary, ani młody. O, naszywka. Teraz trzeba będzie gdzieś nasz. Jest ponadczasowym łącznikiem tego, co było, co jest i co będzie. Ale patrząc do przodu, za horyzont, trzeba mieć w pamięci tych, którzy doprowadzili do prawdziwej lotniczej wolności dnia dzisiejszego. Aeroklub to są ludzie, tak? To nie jest miejsce. Miejsce łączy nas, ale te miejsca się zmieniały. I historia pokazuje, że tych miejsc może być wiele. Ludzie zapisują tą historię, tak jak na tej kliszy filmowej. To się wszystko zapisuje i fajnie słuchać tych ludzi. No ja jestem chyba najstarszym weteranem. Dlatego z pana przyjechał. Istniejący. Jak panowie pamiętacie, mam legitymację z 1946 roku. Zdjęcie tej legitymacji jest czczone u nas. 75 lat. Z bolesną wyrwą od marzeń pod butem stalinowskiej weryfikacji. 3/4 pilotów wyleciało za bramę. Wylecieli wszyscy przedwojenni, wylecieli wszyscy z zachodu, wylecieli wszyscy, którzy chodzili do kościoła, wylecieli wszyscy, którzy otrzymywali nawet pozdrowienia z zagranicy. No, żelazna miotła była i nas wywalono na zbitą mordę na 5 lat. Żądano, żebym oddał licencję. A powiedziałem, żeby mnie pocałowali w dupę. To usłyszałem, żebyście tego nie żałowali. I przez 5 lat faktycznie żałowałem. I mój kontakt z aeroklubem warszawskim był aeroklubem na zaspokojenie pewnych pragnień, pewnych młodzieńczych marzeń. Krok drugi, młodzieńcze marzenia. Serce, ambicje, świeżość i pasja. Chcę zostać pilotem liniowym, bo to jest poznawanie ludzi, świata, tak naprawdę wszystkiego, co uwielbiam. Odebrałem licencję 3 tygodnie temu może, więc staram się tutaj być dosyć często. Tutaj przyszłam, tutaj okazało się, że mogę zacząć również szkolenie praktyczne. W sumie można powiedzieć, że właśnie jestem wychowanką aeroklubu warszawskiego, bo dosłownie wszystko tu zaczęłam od początku. Fajne jest to, że jak jesteś rozpoznawalny, bo się często tu pojawiasz, to ludzie też patrzą, co robisz, jakby pomagają ci, przez cały czas prowadzą jakby i coachują cię do tego, żeby unikać po prostu tam niebezpiecznych sytuacji. Jak tutaj zacząłem przychodzić, poznałem naprawdę wiele wspaniałych ludzi i poczułem taki prawdziwy lotniczy klimat. Po lotach spędzaliśmy dużo czasu jeszcze na rozmowie o swoich pasjach związanych z lotnictwem. To jest ta druga rzecz, dla której jestem w aeroklubie. To są ludzie. I to nie tylko ci, tak powiem, starzy, zasłużeni instruktorzy, ale również koledzy, uczniowie. Przecież kontakt, jaki rodzi się między uczniem a instruktorem w czasie lotu szybowcem czy samolotem. To są rzeczy, które podejrzewam, że w niejednej rodzinie między mężem i żoną nie występują. Dobrze być w klubie największym, no i najlepszym. Nie będę tego ukrywał. Zaczynaliśmy tutaj jako młodzi gdzieś tam piloci. Teraz latam w liniach lotniczych w
polskich liniach lotniczych i spotykam mnóstwo ludzi gdzieś tam znajomych, którzy wywodzą się z innych aeroklubów, z naszego aeroklubu, ale z naszego aeroklubu również ludzi się słyszy na radiu gdzieś tam, którzy latają w innych liniach lotniczych i to jest fajne. Oni tu latają od początku, wszystkie licencje na przykład zrobili tutaj i było dla mnie to takie mega w ogóle nie do pomyślenia, że ja też tak mogę mieć. Ja chcę im pokazać, że mniej więcej są w tym wieku i że mogą zasiąść później za sterami samolociku jakiegoś dużego. Krok trzeci, ciekawość świata. Się śmiejemy, że ten hangar to projektował ktoś prawdopodobnie z Politechniki, który musiał sobie dużo policzyć, bo konstrukcja jest odporna chyba na bezpośrednie uderzenie jądrowe. Wejdź wszędzie, dotknij wszystkiego, zapytaj każdego. Zamiast czekać na lot, zaczniesz żyć czekaniem. A tu wisi właśnie znowu piękny model, który jest tak ładnie odtworzony, że już sam się dziwię, że on u mnie w domu znowu nie jest, nie? No to jest Kamil, nasz mechanik. Chował się. Jeden z naszych mechaników szybowcowych, który dba o to, żeby te nasze szybowce latały i były w dobrym stanie. Michał, nasz były mechanik, a w tej chwili chyba czołowy mechanik od samolotów akrobacyjnych w Polsce. Wszystkie obsługuje praktycznie, nie? A to jest historia, którą właśnie ja chcę przywrócić do latania. To jest szybowiec Cobra 17 ZD39, który wróci na polskie niebo. No to jest właśnie historia, tak? Elektryk jakikolwiek, jak tu przychodził, to się łapał za głowę i mówił, że tu lepiej puścić nowe kable, niż spróbować to zrozumieć, bo łatwiej chyba kobietę zrozumieć niż z instalacją elektryczną w tym hangarze. Ale jest to miejsce, tak? Jest ten zapach, jest... Nawet jak nie ma latania, tak jak dzisiaj jest fajnie, tak? Jest przestrzeń przede wszystkim. Krok czwarty. Kontynuacja. Profesor Pruszkowski, rektor Akademii Sztuk Pięknych, on był twórcą zwyczajów tego słynnego laszowania. Przecież pierwszy dowódca dywizjonu 303 to członek Aeroklubu Warszawskiego. Przecież pierwsze skoki spadochronowe w Polsce cywilne wykonywali członkowie Aeroklubu Warszawskiego. To Tadeusz Więckowski stworzył podwaliny i w zasadzie stworzył z niczego polskie lotnictwo sanitarne. Puławski, ten od P11, też był członkiem Aeroklubu Warszawskiego. Bo tu się skupiały te fajne emocje, ci fajni ludzie i ta pasja. Aeroklub to jest po prostu grupa ludzi, przyjaciół, którzy robią, dzielą wspólną pasję, tak? To nie jest tak, że ludzie przyjeżdżają tutaj tylko latać. My tu często przyjeżdżamy po to, żeby spotkać się z ludźmi, pogadać, porozmawiać, zobaczyć te same twarze. Myślę, że fajnie tutaj uczestniczyć w tej społeczności, która ją tworzy i myślę, że od tych ludzi, którzy są w Aeroklubie Warszawskim, bardzo dużo można się nauczyć, co przekłada się na bezpieczeństwo. Kiedy lecisz, to jeśli są jakieś problemy, to one maleją, w ogóle zanikają. No tak, to jest nauk, którego się wyleczyć nie da. Nie umiem nawet tego wręcz opisać, bo to trzeba poczuć. Ale szczęście, radość to na pewno są słowa, które to najbardziej opisują. Latam, bo trochę się w tym sumie, mogę przyznać, zakochałem. Po pierwszym locie poczułem, że to jest to, co chcę robić w życiu i już nie zmieniłem zdania, chyba tak zostanie. My jesteśmy warszawiakami. Myśmy to miasto odbudowywali. W 1946 roku siłami, mięśniami członków Aeroklubu Warszawskiego są na to zdjęcia. To dla wielu ludzi jest coś fajnego, tak? Coś, co od lat było tutaj. I jakby tego zabrakło, dla nich to będzie jakaś tam pustka. Moja rada i przesłanie. Latajcie. Latajcie jak najwięcej i latajcie przede wszystkim na szybowcach. I walczcie o odznaki. Niech w waszej klapie
błyszczą. Najpierw srebrne, później złote, później diamentowe odznaki. Bo one będą świadczyć, że potrafiliście pokonać trudności dnia codziennego i wzbić się w ten trzeci wymiar nad naszymi głowami. No. Powodzenia życzę. Krok piąty. Należy do ciebie. My czekamy.